Dzień dobry, witam w ósmym niebie. A dzisiaj moim gościem będzie wybitna scenografka i polska Gianni Versace. Gościem jest Ksymena Zaniewska. Dzień dobry. Witam. Zacznę nietypowo, bo nie zapytam o scenografię, tylko o to, dlaczego na takie naiwne dziewczyny mówi się gęś. Ja jestem oburzona, dlatego że to jest jednak rozumiane pejoratywnie. Myślę, no tak, że mówi się głupia gęś. Głupia gęś, że ona taka właśnie, no naiwne, dobrze pan to zaczął. One wcale nie są naiwne, te gęsi są wrażliwe, czujne, inteligentne i trzeba po prostu przebudować to określenie, musi nabrać innego znaczenia. No, do gęsi wrócimy, bo wiem, że pani jest wielbicielką gęsi i próbuje pani zmienić ich wizerunek w naszych głowach, więc do tego wrócimy, poświęcimy gęsiom jeszcze sporo miejsca, ale zacznijmy w takim razie od pani i od tego, co najbardziej się rzuca w oczy i w uszy na samym początku. Imię Ksymena. Dlaczego nadano pani takie oryginalne imię? Skąd się to wzięło? To się wzięło, tak jak mi przekazano z tradycji rodzinnej, moja stryjeczna siostra mi opowiadała o tym, że mojego dziada Karłowicza wojna zaniosła do Hiszpanii razem z wojskiem napoleońskim. A to jest z tych Karłowiczów? To jest z tych Karłowiczów. Czyli ja Mieczysław Karłowicz, kompozytor, Jan Karłowicz. I to jest z tej rodziny. Tylko ja muszę powiedzieć, że to jest prawdopodobnie wada wieku, że człowiek nie jest tak dociekliwy. I nie pytałam się tak dokładnie. I w końcu nie dowiedziałam się, jakie były rzeczywiste więzi pokrewieństwa pomiędzy, w ramach tej rodziny, pomiędzy Karłowiczem, kompozytorem, a oficerem napoleońskim, który przywiózł sobie Ksymenę z Hiszpanii. A. No właśnie, przywiózł sobie, ale zostawił ją tutaj w Polsce i pojechał z tym Napoleonem pod Moskwę. Jak wrócił, to ona już nie żyła. Po prostu przeziębiła się, umarła jako młoda dziewczyna zupełnie. I miała 18 lat. I on miał pretensje do rodziny, że jednak nie zadbali o to. Widocznie po prostu się nie zajmowali nią dostatecznie czule. Ona nie była za dobrze widziana, bo to taki nie wiadomo skąd dziewczyna jakaś. Obca. Ta, obca jakaś. Nie. Krótko mówiąc, wyklął rodzinę, a klątwa brzmiała, każda pierwsza córka musi mieć na imię Ksymena, jeśli nie, to zginie w tej samej wiośnie życia, w jakiej zginęła tamta. I pierwsza ochrzczona Krystyną zabiła się na swoim własnym ślubie, mając 18 lat, o kolumnę dworku. To jak można się zabić o kolumnę? Uderzyła głową nieszczęścia. W tańcu. Po prostu. Zatańczyła się, bidula. Piękna śmierć. No piękna śmierć, trochę wczesna. Ale od tej pory już każda pierwsza córka ma na imię Ksymena. I wiem o tym, że wychowywali panią dziadkowie, tak? I że tak naprawdę nie miała pani być scenografką, tylko chciała pani zajmować się końmi. Tak. Dlaczego? Hodować koni. Ja panu powiem, mój dziadek był administratorem w takich majątkach pod Poznaniem. Była to wówczas największa prywatna stadnina w Europie, należała do Tyszkiewiczów i Łąckich. Nazywało się to Posadowo i Pakosław, to były takie dwa duże majątki i tam hodowały się konie, jak to się wtedy mówiło przed wojną, na remonty dla wojska. Po prostu były to konie hodowane dla wojska. I mój dziadek, było międzywojnie. To było międzywojnie. I mój dziadek, który po prostu lubił swój zawód, był inżynierem rolnikiem, był człowiekiem bardzo serio, poznaniak taki typowy,
On po prostu bardzo mnie kochał i ponieważ moi rodzice się rozwiedli, ja tam właściwie spędzałam większość swojego czasu, to po prostu się mną zajął od początku. I zaczęło się to od tego, że ja miałam chyba 3 lata, kiedy posadził mnie z przodu na siodle swojego wałacha, pamiętam, że nazywał się Saturn, i woził mnie z przodu na tym siodle tak długo, aż ja, mając pewnie rok więcej, zostałam posadzona na swojego własnego konia. I ja po prostu się hodowałam razem z tym. Ja miałam takie zdjęcie, już to wszystko naturalnie zginęło w czasie wojny, że siedzi taka dziewuszyna mała i koło mnie łby końskie, ja wiem, ze 60 takich źrebaków, bo konie są strasznie ostrożne. Dziadek się tego nie bał i po prostu ja pętałam się między nimi i one wąchają mnie tam, ja za tym okulnikiem tam siedzę. No i po prostu ja się z nimi chowałam i strasznie lubiłam i chciałam koniecznie się tym zająć. No więc kto panią namówił, żeby zmieniła pani swój zamiar i zdawała na architekturę do Politechniki Warszawskiej tuż po wojnie? Wiem, że pani zdawała, że trochę to było przypadkowe, ale zdała pani świetnie. Dużo pan wie na mój temat. Powiem panu zabawne, namówił mnie również do tego dziadek. Zanim jeszcze umarł, on umarł podczas okupacji, powiedział mi, wiesz co, żeby mieć naprawdę z tego radość, to trzeba mieć własną stadninę, a nie wydaje mi się, żeby to się zdarzyło. I ja później, jak gdyby taka powodowana swoimi zamiłowaniami, ja lubiłam rysować zawsze po prostu. Gdzieś zostawiając swój rysunek, trafiłam przypadkowo na kontakt z profesorem Kamińskim, który był po powstaniu akurat w Częstochowie. A pani się w okupacji znalazła w Częstochowie? Tak, znaczy na moją rodzinę wysiedlono z Poznania, z poznańskiego do Częstochowy i tam po prostu na lekcjach gdzieś zostawiłam swoje rysunki. I w tym samym mieszkaniu zjawił się profesor Kamiński ze swoimi studentami z Wydziału Architektury na tajnych, na kompletach tak zwanych, wtedy to się tak nazywało, i zainteresował się tymi rysunkami, powiedziałabym konferencyjnymi. I tak się złożyło, że zaczęliśmy po prostu, ja miałam w tej Częstochowie, bo ja już tam byłam bardziej osiadła, no powiedzmy sobie, oni byli świeżo z tego powstania gdzieś po kątach, a ja już tam miałam parę lat za sobą okupacji. I miałam taką dużą pracownię, bo ja dosyć wcześnie musiałam zacząć zarabiać, jak wszystkie okupacyjne dzieci. W związku z tym po prostu miałam gdzie zorganizować spotkania z studentami. A co pani robiła w tej pracowni? Ja w tej pracowni robiłam takie rzeczy jak malowałam piórniki. Dzisiaj mało kto wie, co to jest piórnik. Dziecko przed wojną do szkoły chodziło z takim drewnianym pudełeczkiem, które miało taką pokryweczkę zasuwaną. I na tej pokrywce przyklejało się albo kalkomanie, albo malowało się kwiatki, albo wszystko jedno, co tam. I w tym mieściło się pióro z obsadką, gumka, ołówek i takie przybory wówczas niezbędne. Temperówka. Temperówka też tak jest. To pan pewno widział w muzeum. Ja miałem piórnik. Miał pan piórnik, niemożliwe. Otóż te wieczka tych piórników zdobiłam i malowałam lakierem dla jakiejś tam firmy w Częstochowie oraz malowałam podczas wojny, nie było w ogóle materiału, w związku z tym robiło się płótno z papieru. To były niemieckie wynalazki, z papierowego sznurka plotło się tkaninę. I z tego robiło się takie wielkie torby z uszami. Aha. I na klapie tej torby można było coś namalować. Ja malowałam bukiety kwiatów. Czyli działalność już par excellence artystyczna. No powiedzmy sobie, rzemieślniczo-artystyczna, tak bym to nazwała. Ale krótko mówiąc, dostała się pani na Politechnikę, tak. Studiowała pani, świetnie pani skończyła studia i teraz, uwaga, uwaga, okazuje się, co pani po studiach nam zrobiła w Warszawie. Otóż była pani wśród projektantów słynnej dzielnicy MDM. To zrobiłam wam, to niestety. Dla tych z państwa, którzy nie znają Warszawy, to ja powiem, że to jest taka dzielnica kojarząca się z socrealizmem, wybudowana w latach 50. Bardzo wielkie, wspaniałe skądinąd domy, ale no, w takim stylu trochę radzieckim. No, delikatnie mówiąc, no one będą... Ja panu powiem, ja dochodzę do wniosku, że za jakieś 50 lat to może się zrobić nawet ładne, ale co by nie było do dzisiaj, architektura MDM-u mi się nie podoba. Również z 4 wnętrz, któreśmy robili z Rysiem Zanieckim, moim ówczesnym mężem, 3 mi się też nie podobają. Natomiast jedno lubię, mianowicie była to kawiarnia, jest to jeszcze kawiarnia pod Kurantem. I myśmy wtedy postanowili, że jak już socrealizm, to spróbujmy się zawzorować na jakimś ładnym stylu. I wymyśliliśmy sobie, że ona będzie miała styl gdański. Możliwości wykonawcze by takie, że wszyscy tego by nam teraz pozazdrościli. We Wrocławiu jacyś cudowni stolarze rzeźbili meble, jak gdańskie. One są taką techniką robione, jak kiedyś robione były gdańskie meble. Czyli na tym MDM-ie sądziliśmy wówczas, że udało nam się zrobić przynajmniej coś, co może nie było oryginalne, ale było repliką przyzwoitą. Taki azyl przyzwoitości. Azyl przyzwoitości, tak. No ale weszła pani wtedy w jeszcze jedną rolę, w rolę żony.
Ryszarda Zaniewskiego, architekta, i matki. Zapytaliśmy pani syna, Iwa Zaniewskiego, jak pani z tej roli się wywiązuje? Ksymena Zaniewska jest moją mamą od 42 lat i ja jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy do dzisiaj, bo ona nie zmieniła się od czasu, jak ją pamiętam, i cały czas jest taka sama, wydaje mi się zupełnie idealna jako mama. Ona w ogóle jest osobą niezwykle dużo mówiącą i mówi bardzo dużo na różne tematy, więc jak gdyby generalnie rzecz biorąc, mówiąc właściwie o wszystkim, czuję się przede wszystkim jej stosunek do osoby. Ją po prostu z tego, co pamiętam przez te 42 lata, co mi się gdzieś tam... krótko mówiąc, ja nie pamiętam, żebym... Może jedna czy dwie osoby, jacyś tam, pamiętam, dyrektorzy w telewizji, gdzieś tam jakieś konflikty były straszliwe tam stanowisk, to tam jej nie lubili. Ale poza tym, to po prostu są jakieś dziesiątki tysięcy osób chyba, które ona zna, które ją strasznie lubią po prostu. Także to chyba z niej emanuje po prostu. Jej taką chyba podstawową cechą, która chyba dla wszystkich jest wyraźnie widoczna, to jest jakaś niesamowita energia, którą zawsze miała i właśnie która się zupełnie nie zmalała przez całe życie. I generalnie radość życia, niesamowita zupełnie. Ja z moją mamą zawsze miałem tak zwane idealne porozumienie. To znaczy, jak gdyby nigdy nie miałem jakiegokolwiek problemu z nią. To znaczy, nieporozumień typu, że ona się nie zgadzała z czymś, co ja myślę, czy ja nie mogłem powiedzieć tego, co myślę, bo ona myślała inaczej. Nigdy takiego w ogóle tematu nie było, żeby... Tego może jeszcze jedną z takich cech nietypowych, znaczy bardzo rzadkich. To jest coś takiego, że to jest chyba może nie jedyna, bo jeszcze znam dosłownie kilka osób z taką cechą. To jest to, że to osoba, której można wytłumaczyć coś, czego ona nie uważa. I ona zmieni zdanie, jeśli argumenty będą, że tak powiem, rzeczowe i logiczne. Nasz dom nigdy nie wyglądał jak pracownia kostiumografa czy kogoś, kto się tym zajmuje, ponieważ tam nie było za wielu jakichś materiałów, jakichś takich rzeczy, tkanin, nic takiego tam nie było. Moja mama, pamiętam, że zawsze robiła projekty kostiumów długopisem, teraz już przestała robić długopisem, robi jakimiś innymi narzędziami, już takimi bardziej wyrafinowanymi, ale kiedyś robiła takim normalnym granatowym długopisem na takich kartkach jak do pisania na maszynie i przyczepiała tam kawałkiem taśmy taki przezroczystej, malutki kawałeczek materiału, z którego to miało być zrobione. I dla mnie, jak ja na to patrzyłem, z tego nie wynikało nic w ogóle. Nie potrafię sobie wyobrazić w ogóle tego, jakie to ma być, z tych rysunków, ani z tego projektu po prostu. Wydaje mi się, że jej kostiumy, mówię o kostiumach w tym momencie, są chyba, jeśli nie najlepsze na świecie, tak naprawdę myślę, to na pewno robi ona to w sposób taki, jak ta jakaś niewielka grupa ludzi, tych najlepszych. Ale recenzja. Jestem, co? Pierwszy raz tutaj w ósmym niebie. Ale jak pani doszła do kostiumów z MDM-u? No bo stanęliśmy, że pani projektowała MDM i nagle kostiumy, moda polska, znalazła się pani w modzie polskiej. Skąd ten pomysł? Jak to się stało? To wszystko to są, w moim życiu ogromną rolę odgrywają przypadki, ale było to tak, że ja po prostu, jak ten MDM już wybrzmiał i został otwarty, to rozeszły się te pracownie, te podstawowe jakby grupy się już tam rozproszyły i ja zostałam nagle dosyć przypadkowo szefem pracowni urbanistycznej. Już to nie miało nic wspólnego z projektowaniem, ale musiałam zatwierdzić tą całą imprezę. To był problem wtedy taki, że zaczynało to już nabierać charakteru oficjalnego, jak gdyby przeprowadzanie projektów, nie tak jak dawniej, spontanicznie. Czyli chodziło o zrobienie dokumentacji. Tak jest, wstecz. I ja robiłam koło roku z dosyć dużą grupą osób, robiłam tą dokumentację wstecz, inwentaryzując to, również motywując to. Krótko mówiąc, jak udało mi się zatwierdzić to po kilku podejściach w Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, a jakże na uroczystych posiedzeniach, wreszcie zostało to podpisane, to prezes Centralnego Zarządu ZORP, pan Juliusz Goryński, który był wówczas osobą bardzo ZORP, znaną. ZORP to znaczy Zarząd Osiedli Robotniczych. Tak, to była w ogóle instytucja, która budowała całą Polskę. I prezes tego zarządu zaprosił mnie do siebie, bo doszedł do wniosku, że jak ja się przeryłam przez to
zatwierdzenie, to prawdopodobnie do czegoś mu się nada. Mi zaproponował stanowisko zupełnie oszałamiające dla mnie, mianowicie głównego urbanisty Centralnego Zarządu ZOR. Wtedy Adolf Ciborowski odszedł na stanowisko głównego architekta Warszawy i zostawiając to stanowisko, akurat zostawił puste miejsce, które mi zaproponował Goryński. Ja jeszcze dostałam takie zadanie i to zresztą prawdopodobnie zadecydowało o mojej przyszłości, mianowicie, żeby sprawdzić, na ile ja to potrafię, musiałam zrobić koreferat do osiedla, do projektu urbanistycznego osiedla Pyskowice, to było na Śląsku, gdzie więcej się dzieje pod ziemią niż nad ziemią. I ta jakby problematyka w końcu techniczno-urzędowa tego zawodu, który miałabym uprawiać, lekko mnie speszyła, bo jednak tak naprawdę, tak najgłupiej to mówiąc, lubię rysować po prostu. Jak mój syn powiada wówczas z niebieskim długopisem, ale jednak, co, zresztą to nie jest bez znaczenia ta uwaga. I po prostu uciekła pani. Tak, ja poszłam do tego pana prezesa i powiedziałam, mówi pan co, ja jednak nie wezmę tej pracy. On nie mógł w to uwierzyć, tak naprawdę rzeczywiście była kariera na te czasy, samochód, mieszkania, co wziąć tam opadać. Ja uciekłam stamtąd, ale żeby zarabiać na życie, to zaczęłam robić wystawy sklepowe w Modzie Polskiej na ulicy Ordynackiej. Do dzisiaj ten sklep tam się mieści. Żeby zarobić parę złotych po prostu. Ja stale robiłam wystawy i targi tak jeszcze, żeby zarabiać czyli pieniądze. Czyli dekoracje to... na wystawach. Dekoracje na wystawach. Tam się zaprzyjaźniłam z panią Jadwigą Grabowską, od której się masę nauczyłam, jeżeli chodzi o sprawy mody. Czyli szefową Mody Polskiej. Szefową Mody Polskiej. Wspaniałą rzeczywiście. To jest matka całej mody w ogóle w Polsce. Cudowna pani, niesłychanie kulturalna. I tam się zaprzyjaźniłam z taką panią Tulą Turbowiczową, która była żoną dyrektora produkcji telewizji. A to już czuję. I to jest... I to jest wejście do telewizji. Tak. No to i tak poszło. Droga. Weszła pani do telewizji i stworzyła pani, jakby to właściwie nazwać, historię scenografii telewizyjnej w Polsce, styl Ksymeny Zaniewskiej. Zresztą lepiej o tym wszystkim opowie Mariusz Walter. Ksymenie Zaniewskiej udało się lata temu stworzyć w telewizji taką strukturę zapewnienia potrzeb scenograficznych wszystkim twórcom, że mogli się oni wyrażać nie najprostszymi tylko pomysłami, które komunikuje się dźwiękiem, obserwacją zdarzeń, ale które wzbogacić można tym wszystkim, co niesie ze sobą świadome użycie scenografii. Kształtu, koloru, kompozycji, wszystkiego, co składa się na scenografii. To Ksymena była tą osobą, która uczyniła z telewizji polskiej w pewnym okresie jej istnienia dość unikalną telewizję w Europie. Mówiło się o tym głośno, że to jest szkoła Ksymeny Zaniewskiej. Otaczali ją znakomici ludzie, potrafiła stworzyć znakomity team, ale to ona była tą osobą, która miała wizje artystyczne, sama realizując się zresztą nie tylko jako organizatorka, ale jako autorka, ale potrafiła tym wizjom artystycznym dać wspaniałe zupełnie zaplecze do ich wykonawstwa. Ja mówię o dziesiątkach scenograficznie niezbędnych kostiumów, mebli, detali. Nie ma cienia przesady w tym, że stworzyła szkołę scenograficzną w Polsce. Telewizyjną szkołę scenograficzną. Za to wszystko, po raz kolejny zresztą, bo czynię to przy każdej okazji, kłaniam ci się, Ksymeno, dlatego że i mnie zanurzyłaś w tym swoim wspaniałym hobby życiowym, jakim jest tworzenie obrazu. Sporo się, jeśli nie wszystkiego, to sporo się od ciebie nauczyłem. Dzięki. Prawdziwie jestem wzruszona jeszcze do tego wszystkiego. To taka niesłychanie profesjonalna recenzja. On mówi po prostu rzeczy, o które mi chodziło. Zresztą powiem prawdę, że to dlatego mi się udawało, że między innymi Walter miał Studio 2 i ktokolwiek był zdolny i miał coś do powiedzenia, to po prostu u nich w Studio 2 znajdował wspaniały warsztat pracy, zrozumienie. No po prostu tam można było to robić. To tam były lata 70., czyli telewizja polska z rozmachem, wielka, potężna, kierowana jeszcze przez prezesa Szczepańskiego. Tak. Miała wielkie pieniądze. Tak. No i rzeczywiście tej świetności już nigdy potem nie osiągnęła. Świetności z tamtych lat. Ale co było dla pani najtrudniejsze wtedy? Czy rozmowy z prezesem Szczepańskim i przeprowadzanie własnej wizji, czy brak jakichś materiałów, kostiumów, czegoś, co było w PRL-u nie do dostania?
Ze Szczepańskim nie miałam trudności w rozmowach, ponieważ był to człowiek, z którym mi się bardzo dobrze pracowało i który w rezultacie zbudował zarówno potęgę techniczną telewizji, jak i umożliwił mi zrobienie tego, co było możliwe w sprawach tych właśnie środków scenograficznych. A największą trudnością sprawiało mi to, co pewnie dzisiaj wszystkim ludziom, którzy się w jakimś sensie nieco obszerniejszym zajmują telewizją, mianowicie utrzymanie jakiego takiego poziomu. To jest po prostu wodospad. To jest sprawa, w której opanowanie... Myśmy robili 1000 około programów z dekoracją rocznie. Oczywiście o takich rozmowach nasza do teatrów telewizji. Ale to nawet to nie można powiedzieć, czy to się da skontrolować. Ja w końcu czułam się odpowiedzialna za obraz telewizyjny, jak on w ostatecznym kształcie wygląda. Była pani głównym scenografem telewizji polskiej. Polskiej, czyli wszystkie ośrodki i to wszystko. Wszystko, co się ukazywało na ekranie, poza filmami, materiałami obcymi, wszystko było w rezultacie, za to byłam odpowiedzialna. Od rzęs przyklejonych zbyt długich o godzinie 9 rano, spikerki telewizyjnej, do użycia secesyjnej lampy w eklektycznym wnętrzu. I od teatru telewizji reżyserowanego przez Adama Hanuszkiewicza po recital Abby. Tak jest. Przy czym oczywiście moja rola sprowadzała się w największej mierze do tego, że to, co tak ślicznie powiedział mi Walter, że starałam się stworzyć ludziom możliwości i jeżeli przychodził wybitny artysta, a udawało mi się takich ściągnąć, to oni już sobie radzili w ramach tego zaproszenia. Ja się powinnam zająć tym, żeby im to po prostu umożliwić technicznie, organizacyjnie i tak. No niemniej jednak przy takiej ogromnej produkcji, przy tym, że ci ludzie jeszcze, ci młodzi się uczyli, popełniali błędy, czyli krótko mówiąc trzeba było jednak upilnować tego, żeby tam nie szły jakieś głupstwa plastyczne, a to jest nie do upilnowania. A dlaczego pani odeszła z telewizji? Po prostu został ogłoszony stan wojenny i wszyscy otrzymaliśmy urlop. Jakby taki urlop płatny, ale taki, że nie mieliśmy prawa wstępu do telewizji. Znaczy nie wszyscy, ale ta grupa ludzi, do której ja należałam. No, telewizja była zmilitaryzowana jednostką. Telewizja była zmilitaryzowana jednostką i ja po prostu miałam okazję wtedy, znaczy była weryfikacja i ja mogłam się starać o to, żeby wrócić do telewizji. Zresztą zaproponowano mi na warunkach normalnego scenografa pracującego tam. Ja powiem, że ja się poddałam tej weryfikacji ze względu na to, że zostało tam jednak dosyć dużo ludzi i miałam takie poczucie, że jakby to gospodarkę, na ile to się da zrobić, to trzeba mieć do końca w ręku ze względu na nich. Ponieważ nie zostałam weryfikowana, odbyła się rozmowa spokojna, rzeczowa, ale taka, że ja mówiłam to, co ja myślę, a komisja to swoje. Nie zostałam zweryfikowana i poprosiłam wówczas o to, żeby mi pozwolono odejść na wcześniejszą emeryturę i odeszłam. I powiem prawdę, ja oczywiście po pierwsze nie wypowiadam się na temat konieczności stanu wojennego, bo myślę, że ona była. I nie mam pretensji o to, bo nie takie rzeczy się w naszej historii działy i ludzie padali nie taką znowu ofiarą tych przemian wszystkich. Czyli to się stało, bo tak po prostu wyniknęło z historii. Natomiast z mojego punktu widzenia to był jeden z ważniejszych zwrotów w moim życiu, bo się nareszcie zajęłam własną robotą. Jednak to wciąga robienie administracyjne telewizji, to olbrzymia ilość czasu. No to jest poza tym praca też urzędnicza właśnie, po części. No, zajęła się pani projektowaniem scenografii i projektowaniem kostiumów. Osiągnęła pani wielkie sukcesy w tej dziedzinie, ale od jakiegoś czasu znowu jest pani w telewizji. Ma pani swój autorski program Stawka większa niż szycie. I program ten prowadzi Przemysław Babiarz. Zapytaliśmy go, dlaczego zdecydował się na współpracę z panią. Dawno temu, kiedy byłem jeszcze małym chłopcem, zobaczyłem w telewizji program, w którym jakaś pani mówiła o tym, co to jest scenografia, w szczególności scenografia telewizyjna. Dowiedziałem się, że jest to pani Ksymena Zaniewska. Nie zapamiętałem dokładnie, co mówiła, natomiast pamiętałem, jak mówiła. Mówiła niezwykle potoczyście i mówiła w taki sposób, jakby rozmawiała po tej drugiej stronie kamery z osobą dobrze sobie znaną. I pomyślałem sobie, że to jest doskonały kontakt człowieka, który występuje w telewizji z widzem. Wiele, wiele lat później, kiedy zacząłem pracować w telewizji, otrzymałem propozycję poprowadzenia programu autorstwa Ksymeny Zaniewskiej. Z góry jakby wewnętrznie się na to zgodziłem, bo myślałem sobie tak. Po pierwsze, już wtedy wiedziałem, kto to jest Ksymena Zaniewska. Po drugie, wiedziałem, że jest to ktoś, jeśli chodzi o znajomość w ogóle telewizji i po trzecie, w związku z tym pomyślałem, że warto z kimś takim współpracować, żeby się wiele nauczyć. I tak się też stało. Ksymena Zaniewska jest niewątpliwie autorytetem. Mówię niewątpliwie. Kiedy pojawia się autorytet w gronie ludzi, którzy rozmawiają na jakiś temat,
to natychmiast jak gdyby wszystko zaczyna się wokół tego człowieka posiadającego ów autorytet koncentrować. I tak jest w czasie nagrywania programów stawka większa niż szycie z Ksymeną Zaniewską. Poza tym, gdybym miał to wszystko jakoś zreasumować, Ksymena Zaniewska to jest po prostu osoba z klasą. Ma z jednej strony pewien delikatny dystans do osoby, z którą rozmawia, osób, z którymi przebywa, a z drugiej strony jakiś rodzaj bezpośredniości, która te osoby ośmiela. Przy niej po prostu człowiek się jakoś łatwiej może zrealizować. Pani Ksymeno, skoro ja występuję w programie o modzie, modzie kobiecej, to ja mam do pani takie pytanie. Czy pani zdecyduje się kiedyś wystąpić w programie sportowym, w programie o sporcie? Czy takie zaproszenie pani by przyjęła? Z Przemkiem zawsze. To jest bardzo ciekawe, bo to jest nagle, on mówi o sprawach, którymi ja się nigdy nie zajmuję zawodowo, to znaczy nie zastanawiam się nad tym, jak to wygląda z tą komunikacją. No, ale zanim pani zajmie się sportem i wystąpi w programie Przemysława Babiarza, to będziemy rozmawiać jednak o modzie i o pani wielkich sukcesach, szczególnie na rynku niemieckim, gdzie odniosła pani sukces swoją kolekcją mody na miarę Gianniego Versace. Ale o tym, proszę państwa, w drugiej części Ósmego Nieba z Ksymeną Zaniewską, więc koniecznie zostańcie z nami.
tak kończył się pokaz mody Ksymeny Zaniewskiej podczas targów mody w Düsseldorfie. I to był, pani Ksymeno, wielki sukces. Prasa fachowa panią chwaliła, a publiczność, która tam się zebrała, nagrodziła ten pokaz brawami równymi tym brawom, które były po pokazie Gianniego Versace. No rzeczywiście udało się. Ale to wystąpiła pani w roli poważnej projektantki mody, nie żadnej teatralnej mody, tylko projektantki mody właściwie od couture. Tak, tak to wyszło. Ja panu powiem, ja miałam o tyle może ułatwione zadanie tam, że ja, ten pokaz został zorganizowany w taki sposób, że 12 polskich fabryk w różnej sytuacji finansowej będących postanowiło zaryzykować i zrzuciliśmy się wszyscy, zarówno moja firma, jak i oni, na wpłacenie tych kwot, które trzeba, żeby taki pokaz się odbył, oraz na wyprodukowanie kolekcji. Czyli to była promocja polskiego przemysłu. To była promocja polskiego przemysłu. W ogóle ten program sam nazywał się Ksymena prezentuje polski przemysł tekstylny. Aha. I ja tam nie chciałam zaproponować linii mody na sezon, tylko zaproponowałam właściwie wszystko, co można zrobić z polskich tkanin. Czyli właściwie mogłam się tym zabawić. I to dało mi ten luz. W rezultacie powstała pewna propozycja mody. Tutaj ośmielę się stwierdzić, że zrobiłam to z taką samą swobodą, z jaką robi to moja ukochana projektantka Vivienne Westwood, która jest największym w ogóle kreatorem mody, moim zdaniem, tego czasu naszego. A ja nie porównuję tutaj swoich zdolności do jej talentu. Natomiast z takim samym, jak gdyby, z taką samą dezynwolturośmy się do tego wzięły. I w rezultacie to moim zdaniem zaważyło na tym, że to się podobało. No nie tylko się podobało, były potem kontrakty. Udało się wylansować polskie materiały. Polski len potem znakomicie sprzedaje się na rynku niemieckim. Wiem, że pani podpisała liczne kontrakty, między innymi z domami mody wysyłkowymi, dla których pani projektuje. I wiem, że ma pani kontakty z przemysłem nie tylko polskim, ale także na Białorusi szyje się te stroje dla Niemców. Też. Jestem ciekaw, jak pani godzi niemiecką skrupulatność z białoruskim brakiem doświadczenia w dziedzinie współpracy z Niemcami. To jednak nie tak wygląda. Białoruska szwalnia należy do jednej z najlepszych polskich firm. I tak jest. I ta firma szyje dla Versace również i w Polsce. Oni mają wspaniały zakład tutaj, gdzie oni szyją, to rzeczywiście na najwyższym poziomie. Ale również kilka lat temu otworzyli sobie duży zakład na Białorusi i tam cała ta technologia jest pod dyktando jakby polskich fachowców. Czyli także nie ma problemów. Nie ma problemów. Ale jeszcze jedną rzecz o pani zaskakuje. Otóż właśnie odbywa się premiera w Teatrze Muzycznym w Gdyni pani musicalu. Tu już mniej zaskakujący tytuł, bo musical nazywa się Krawcowe. Tak. Napisała pani libretto. Konsultowała pani to libretto z Agnieszką Osiecką, ale ostatecznie napisała je pani ze swoim mężem Mariuszem Chwytczukiem. Tak, wszystko się zgadza. Dlaczego pani postanowiła musical napisać? Bo ja lubię Krawcowe. To jest tak, wie pan, po pierwsze to jest tak, że to nie jest pierwsza rzecz, którą myśmy z Mariuszem zrobili. Czasami nagle scenografa ogarnia straszna ochota, żeby zrobić coś od początku do końca. Żeby po prostu wymyślić sobie całe przedstawienie i żeby ono było takie, jak mamy to w głowie. Tak zrobiliśmy film Gry, który dostał Prix Italia. Napisaliśmy też scenariusz i zrobiliśmy, to był telewizyjny film. Reżyserował go Lasota, ale zrobiliśmy go właśnie tak od początku do końca. I z tymi doświadczeniami po prostu, jakby tak troszkę już nie byłam taka szalenie nieśmiała w tych sprawach. A sprawa wygląda po prostu tak. Właściwie jedne z najszczęśliwszych momentów mojego życia zawodowego w każdym razie, to są chwile w pracowniach krawieckich. To jest szczególny gatunek ludzi, krawcowe w teatrze. One są po prostu, one to lubią, tam się mało zarabia, tam się po prostu tworzy jednak, sobie trzeba powiedzieć to. I one po prostu bawią się tym, one to robią, szyją te setki metrów fal, robią te kostiumy, ale one lubią to robić i tam się z nimi po prostu człowiek cudownie bawi. A teraz niech pan sobie pomyśli, ile lat ja już się tym zajmuję i co ja tam z nimi nie przeżyłam, no bo i imieniny u każdej z nich, bo tam się uroczyście obchodzi, one, ponieważ pracują, jak przed premierą siedzi się przecież do nocy. W związku z tym one właściwie przeżywają tam dużą część swojego własnego życia. Może w związku z tym te tematy mi przyszły do głowy, bo one tam właśnie urządzają imieniny, one sobie dają przepisy na ciasto, one sobie opadają jak schudnąć. I o tym jest ten musical? Tak. I one jeszcze śpiewają i tańczą, rozumiem. No jasne. No jasne. I zrobiła to pani z Mariuszem Chwytczukiem, scenografem i swoim mężem. Zapytaliśmy go o to, jak się jest mężem i artystą u boku artystki Ksymeny Zaniewskiej.
Nie chcę mówić o jej talentach artystycznych ani menadżerskich, bo te są powszechnie znane. Natomiast wolałbym mówić o niej jako o człowieku, chociaż nie jest to proste, dlatego że żyjemy ze sobą 30 lat. Przez ten czas troszkę się ta perspektywa jak gdyby skraca i obraz się zaciera, ale muszę powiedzieć, że przez te 30 lat ani mnie nie znudziła nigdy, ani mnie nie rozczarowała nigdy, a wprost przeciwnie, dosyć ciekawie, nawet bardzo ciekawie żyje nam się w dalszym ciągu. Jest ona człowiekiem, to strach powiedzieć, ale prawie pozbawionym wad. Jedno ma, to znaczy ona by chciała wszystko zrobić natychmiast, ponieważ ma temperament bliźniaka, bo jest pod znaku bliźniąt. W związku z tym ja trochę się tym czuję zmęczony, ponieważ ja z kolei jestem spod spokojnego znaku panny. A druga jej wada to jest zresztą wspaniała, że ona chciałaby, ona się czuje odpowiedzialna za cały świat. To nie znaczy, żeby ona chciała naprawić ten świat, tylko chciałaby mu pomóc. Wszystkiemu, co naokoło się toczy źle, to ona chciałaby zaradzić. W związku z tym mnie to wszystko miga przed oczami, to co ona robi, mnie to wszystko przelatuje jak jakiś huragan niesamowity, ale jak mówię, powoduje to pewnie to, że obcowanie z nią jest niezwykle zajmujące, niezwykle ciekawe, jakkolwiek niekiedy muszę przyznać fatygujące. Ksenia, ja mam do ciebie jedno pytanie, które właściwie co pewien czas ci zadaję i ono pozostaje bez odpowiedzi albo dosyć mglisto. Chciałbym się dowiedzieć, kiedy wreszcie pojedziemy na urlop, na którym nie będzie rysowania, nie będzie troski o psy, koty, biednych ludzi, nie będzie telefonów, gdzie będziemy mogli rzeczywiście spędzić czas w kompletnym lenistwie. 10 kwietnia bieżącego roku. Zacznie się urlop, czy zacznie i skończy? Zacznie się urlop. Nie. Wybieramy się na tydzień do Barcelony, ale tak naprawdę to ja sobie obiecuję i tobie też, że, bo Barcelona to też jest wyjazd za granicę i to też nie jest do końca taki odpoczynek, że w tego lata, tylko jak my jedziemy na urlop na wieś, co bardzo lubimy robić, to tam jednak są gęsi, psy, może nie być telefonów, ale też bardzo w to nie wierzę. Czyli jednak pozostałaby ta Barcelona jako taki najbardziej pewny azyl. No i podejrzewam, że są goście również na wsi, którzy przyjeżdżają do państwa. Tak, chociaż trzeba uczciwie powiedzieć, że my nie jesteśmy tacy bardzo na wsi, szczególnie tacy bardzo gościnni. Znaczy, jesteśmy, mam nadzieję, gościnni, ale znam domy, których pobyt na wsi jest związany z nieustannym przybywaniem jakichś przyjaciół ludzi. U nas jest raczej tak, że my przyjeżdżamy tam do tych zwierząt, do tej ciszy przez chwilę. Także to nie jest tak, że to jest czas wypełniony życiem towarzyskim. No, ale wiem, że bywa u państwa ktoś bardzo ważny dla życia również artystycznego, zarówno pani, jak i męża, mianowicie Adam Hanuszkiewicz. Zrobili państwo wspólnie wiele przedstawień i w Polsce, i za granicą, w Niemczech przede wszystkim. Był taki okres, kiedy stanowili państwo tercet zgrany. Pani robiła kostiumy, Mariusz Chwetczuk scenografię, Adam Hanuszkiewicz inscenizował, reżyserował to przedstawienie. Krótko mówiąc, podejrzewam, że pan Adam zna panią świetnie, więc i jego zapytaliśmy, jaka jest Ksymena Zaniewska. Jest żywa, jest prawdziwa, jak każdy żywy, prawdziwy człowiek. Jest serio, jest śmieszna, ma swoje słabości. Czasem zachowuje się absurdalnie, czasem zachowuje się bardzo pięknie. Jest bliźniakiem, bliźniak z czerwca. Interesuje się wieloma sprawami. Ma jedną wspaniałą słabość. Uwielbia zwierzęta. Uwielbia zwierzęta, chowa na wsi gęsi, które chowa jako swoje przyjaciółki. I broń Boże, nie można je zabić. To są jak psy. Coraz więcej ich ma. Przynoszą je jakieś takie gęsi. To się rodzina powiększa. Bocian jak złamie nogę i go chcą tam, zostawiają bociany przy odlocie, to wyciąga tego bociana z tą nogą, karmi go polędwicą, potem go zawozi do zoo, otwiera fundusz dla nich, klatki ptakom ze złamanymi skrzydłami, funduje w tym. No, żywa. I mimo w końcu
siwawych włosów. Jest ciągle, ma naiwność dziecka, zainteresowanie światem, sztuką, ale nie tylko, również polityką, ekonomią, wystawiennictwo robi. No to powiedzmy wielofunkcyjna i ciągle żywa. I ciągle przyjazna ludziom i wrażliwa na potrzeby ludzkie. Mam jedno pytanie. Jaki ptak, czy jakie zwierzę złamało ciebie na wsi nogę i hodujesz je i kiedy je zawieziesz do zoologów? Na razie na szczęście nikt nie złamał mnie w tym towarzystwie nogi. A właśnie łapy? Łapy, tak. No to w ogóle ciężki przypadek ptaka, złamanie. Ale muszę powiedzieć, że to może nieco wybiega w naszych rozmowach naprzeciw pytaniom, które pan by mi zadał, ale jeden z momentów, w którym byłam naprawdę w ósmym niebie, był mianowicie taki, że zaczęły chorować moje gęsi. Niestety zmarło się trzem, to była dla mnie straszne nieszczęście. No, każdy, kto ma ulubionego psa czy kota, wie, co to znaczy, jak ale takie bliskie zwierzę. Ale co to za trucie, infekcja? No i właśnie, wszyscy lekarze się tym interesowali. Moja sąsiadka, która jest chłopką, bardzo fajną kobietą, z którą się przyjaźnię, zajrzała do dzioba. Weterynarz tego nie robi. Mówi, coś ona ma w tym dziobie. Ja ją zawiozłam do Warszawy. Oddział weterynarii Uniwersytetu Warszawskiego dobrze zna moje wszystkie gęsi. Te panie lekarki bardzo się tym żywo interesują. Zastosowały jej leczenie. Gęś była u mnie w Warszawie. Na trawie się w domu, przed domem się tam pasła. Odwiedziła mnie lekarka z Wydziału Pediatrii z Akademii Medycznej w Gdańsku i zapytała, co tej gęsi się stało. Ja mówię, że choruje. Na co? Zapytała grasowy lekarz. Ja mówię, ma grzybicę dzioba. A czym ją pani leczy? Powiedziałam czym. Ona powiedziała, nie, to już dawno się tego nie stosuje. My dzieciom dajemy Diflukan. Rzeczywiście tak się nazywa. Po nabyciu Diflukanu gęś po 10 dniach wzięła kawałek chleba do dzioba. Byłam szczęśliwa. Gęś wyleczyła się. Zawiozłam ją z powrotem do jej koleżanek na wieś. Wrzaskiem sobie opowiedziały wszystko, jak wysiadła z samochodu. Czyli pogęgały sobie. No i se pogęgały, ustaliły, co to tam było. Także tak, to można powiedzieć, ostatniej szczęśliwie chorobie to wtedy było właśnie. A czy kiedyś panią kopnęła gęś? One robią co innego, mianowicie u nas to już jest takie porzekadło. Niech cię gęś kopnie. To jest tak właśnie, co te gęsi mają w ogóle złą jakąś renomę. Otóż nie ma nic milszego jak kontakt z gęsią nogą, ale inaczej. Mianowicie u nas to już takie jest porzekadło rodzinne, jak jest zmierzch i one nie bardzo dobrze widzą, a ja przychodzę, to one przychodzą bardzo bliziutko wtedy i opierają mi się piersią o nogę i włażą mi łapą na stopę, bo one po prostu chcą się dostać blisko, wiedzą, że z ręki po omacku wyjmą ten swój kawałek chleba czy sałaty. I jak się jest boso i taka miękka gęsia łapa, ciepła, stanie na nodze, to jest uczucie takiej ufności szalonej, że wlazła na nogę. I jak u nas ktoś z naszych znajomych zaczyna mieć taki rodzaj takiej czułości, bezpośredniej serdeczności, że czegoś od nas oczekuje w sposób prawie naiwny, taki, że wierzy, że to będzie, to mówimy, wchodzi na nogę. Jak gęś. Jak gęś. Teraz już rozumiem, dlaczego pani jest taką orędowniczką ptaków, również w warszawskim zoo, gdzie przewodniczy pani Fundacji Panda. O tym dowiedzieliśmy się od dyrektora warszawskiego zoo, Macieja Rębiszewskiego. Jest to kobieta o niespotykanej wręcz energii i sile twórczej. Dlatego chyba poprosiliśmy ją, żeby zechciała przyłączyć się do naszej Fundacji Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego Panda. No i pani Ksymena z właściwą sobie swadą, z właściwą sobie niewiarygodną wręcz energią rzeczywiście popchnęła tą naszą fundację do działania i spowodowała, że z takiego pewnego rodzaju zastoju fundacja zaczęła bardzo sprawnie pracować i właściwie ona nadała jej impuls, nadała jej jakieś ramy, w których dzisiaj pracujemy. I muszę powiedzieć, że bez przerwy do samego końca pomaga nam. Pomaga nam w wielu bardzo różnych, drobnych i większych rzeczach w ogrodzie zoologicznym. I myślę, że bez udziału Ksymeny warszawski ogród zoologiczny nie byłby chyba tym, czym jest. Bo przecież właśnie dzięki jej energii i inicjatywie ta fundacja na tyle mogła zdziałać, że właściwie ciągle, każdego roku coś nowego dzięki fundacji powstawało.
No ale największym chyba osiągnięciem pani Ksymeny, bo przecież powiedziała mi, słuchaj, dobrze, ja przyłączam się do fundacji, ale podstawowym i priorytetowym zadaniem będzie budowa ptaszarni i tego azylu dla ptaków krajowych, czyli ośrodka rehabilitacji ptaków krajowych, i tylko pod tym warunkiem, bo ja uwielbiam ptaki, przecież ma te swoje ukochane gęsi i sroki i o nich stale nam opowiada i jest to bardzo urocze. I rzeczywiście, no, zmobilizowaliśmy się i ptaszarnia prawie już powstała. Budynek jest zamknięty, w tej chwili trwają prace wykończeniowe wewnątrz, wszystkie instalacyjne, i mam nadzieję, że pod koniec sierpnia, może na początku września, pierwszy fragment ptaszarni będzie udostępniony warszawiakom. Droga Ksymeno, bardzo dziękujemy ci za już i prosimy o jeszcze, żebyś jeszcze ciągle z nami była i dla tych swoich ukochanych ptaków mogła zrobić jak najwięcej. Myślę, że będziesz pomagać także przy urządzaniu wolier dla ptaków. No i jeszcze drobna prośba. Przyciśnij troszkę swoich ludzi, żeby wreszcie te piękne ubrania robocze, które szyjemy dla naszych pracowników, były jak najszybciej zrobione. Dyrektor, wchodzi pani na łapę. Najwyraźniej ma rację. Ja muszę przycisnę, jak Boga kocham, zaraz się zajmę tymi ubraniami roboczymi. Natomiast ja muszę powiedzieć, że to, co mówi o mnie dyrektor Rębiszewski, to jest tak, że oni to robią. Tak naprawdę to tam jest, że myśmy się zebrali wszyscy. Ja oczywiście mam pewien rodzaj gazu, który może się udziela, ale faktem jest, że to, co tam powstaje dzięki tej fundacji, to jest ogromna robota Ewy Zbonikowskiej, Rębiszewskiego, całego zespołu tego ogrodu zoologicznego, jak również sponsorów. To jest cudowne zupełnie, że ludzie wszyscy w całej Polsce po prostu dają pieniądze na utrzymanie tych zwierzaków i dzięki temu to jest. A między innymi telewizja Canal Plus ma na utrzymaniu parę lwiątek. No proszę. I to w końcu właśnie to buduje tą całą sprawę. Ale ja muszę panu coś przypomnieć. Jak mówimy o gęsiach, mówimy o kaczkach, pan był na tej wsi i przypomnę panu, że nocował pan w jednym pokoju z małą kaczuszką chorą. W pudełku była kaczuszka, pan Tomasz spał na górze. Mam nadzieję, że nie zakłóciła panu snu, ale te więzi są jakby pewnie kontynuowane. Pamiętam to świetnie i dlatego tak się upierałem, że są państwo gościnni. A proszę mi teraz powiedzieć, czy był taki moment w życiu, kiedy poczuła się pani tak naprawdę w ósmym niebie? Ja panu powiem, może to tak, może to znalazło w rezultacie chyba taki swój już właściwie fizjologiczny wyraz. Ja raz w życiu płakałam z radości. I co więcej, ja nigdy nie przepadałam za dziećmi i właściwie nie miałam takiego pomysłu szalenie. Po prostu urodził się mój syn i pamiętam, że zaczęły mi płynąć łzy po twarzy. Płakałam z radości. Jedyny raz. No to byłam w ósmym niebie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja dziękuję.